Brytyjscy parlamentarzyści spierają się o zakres możliwych ograniczeń sanitarnych. Boris Johnson chce dociskać, niektórzy Torysi chcą więcej wolności. Jak zakończy się ten brytyjski spór i czy wyznaczy jakieś nowe drogi dla całej Europy? O tym w rozmowie z doktorem Jakubem Majewskim. Paweł Chmielewski, PCH 24 TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie Jaka jest Prawda, a dzisiaj moim gościem pan dr Jakub Majewski, publicysta doskonale Państwu znany z naszych łamów. Kłaniam się. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o sytuacji pandemicznej w Wielkiej Brytanii, bo ta sytuacja pod wieloma względami przypomina to, co się dzieje w Polsce. Mam tutaj na myśli zwłaszcza pewne spory parlamentarne wokół nowych restrykcji. W naszym kraju większość rządowa Zjednoczonej Prawicy zapowiada, że przy współpracy z opozycją niedługo zostanie przegłosowana ustawa, która pozwoli pracodawcom kontrolować pracowników, a więc pewien spór wewnątrz jednej partii, ale dzięki opozycji większe restrykcje będą. I podobnie jest w Wielkiej Brytanii, gdzie część partii konserwatywnej opowiedziała się przeciwko premierowi Borisowi Johnsonowi, gdy idzie o nowe restrykcje, ale właśnie dzięki głosom opozycji jednak Brytyjczycy znaleźli się znowu pod większym, by tak rzec, większą kontrolą sanitarystyczną. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Ja na początku zachęcam wszystkich naszych widzów do tego, żeby wspierali kanał PCH24 TV, a to można robić teraz szczególnie wspierając produkcję filmu na temat Najświętszego Sakramentu. Kult dla Najświętszego Sakramentu to, nie trzeba Państwu mówić, podstawa naszej wiary, a ta podstawa niestety została ostatnio bardzo mocno naruszona przez komunię na rękę, przez ograniczenia w dostępie do sakramentów. Chcemy ten kult przywracać, budować pobożność eucharystyczną. Ten film będzie o tym mówił. Ci z Państwa, którzy zdecydują się wesprzeć produkcję tego filmu, otrzymają dostęp do przedpremierowego jego pokazu, gdy już będzie skończony, także gorąco zachęcam do tego, żeby to wspierać po prostu na chwałę Bożą. I to tyle, gdy idzie o ten nasz film, a przychodząc już do naszej rozmowy, panie doktorze, no właśnie, co tam się dzieje w Wielkiej Brytanii, gdy idzie o te spory wewnątrz partii konserwatywnej, bo okazuje się, że niektórzy z Torysów oskarżają Borisa Johnsona nawet o swoiste odzwierciedlanie jakiegoś hitlerowskiego reżimu. Wydawałoby się, że głównie w Polsce mamy do czynienia z tak ostrym językiem. Te ostatnio mieliśmy przed Sejmem taką no, dosyć ciekawą akcję Konfederacji z tą bramą z Auschwitz, z tym napisem bardzo kontrowersyjną, ale i w Wielkiej Brytanii tego rodzaju retoryka jest, czy aż tak wolnościowi Brytyjczycy czują się już dzisiaj dociśnięci, że też chcą sięgać po taką ostrą retorykę? Brytyjczycy w ogóle od samego początku zupełnie inaczej to odbierali od nas. Brytyjczycy jednak uważają siebie za taki swoisty bastion wolności. My możemy oczywiście im bardzo wiele rzeczy wytykać, możemy mówić o tym właśnie jak w pewnych kwestiach światopoglądowych jest nacisk państwowy na przeróżnych tematach, ale pomimo takich rzeczy Brytyjczycy postrzegają siebie po pierwsze jako bastion wolności, po drugie jako bastion parlamentaryzmu na świecie. I w tym kontekście należy rozumieć właśnie te ich takie mocniejsze wystąpienia, bo one były tam jeszcze w ubiegłym roku, na samym początku pandemii, to też tak wyglądało. Musimy sobie sięgnąć wstecz właśnie do samego początku, kiedy przegłosowywano pierwsze takie ograniczenia, obostrzenia. I proszę sobie wyobrazić, że niektórzy parlamentarzyści brytyjscy, głosując, popierając mimo wszystko te wnioski, robili to dosłownie ze łzami w oczach. I to nie były takie udawane łzy, oni naprawdę byli przekonani, że tak, to jest konieczne, ale to jest straszne to, co robimy. I oni wtedy zastrzegali też, że to nie może tak pozostać długo. I stąd w Wielkiej Brytanii wszystkie obostrzenia, które były przegłosowywane od samego początku, były przegłosowywane z ograniczonym czasem, że one automatycznie tracą ważność po określonym czasie i muszą zostać na nowo przegłosowane, na nowo zatwierdzone, żeby zostały przedłużone. Więc oni od początku mieli wrażenie, że tutaj się dzieją bardzo poważne rzeczy, na które trzeba bardzo uważać. Co prawda później ich policja jako taka bynajmniej się nie zachowywała tak, jakby to było coś strasznego, tylko wręcz przeciwnie, ich policja była jedną z tych najbardziej takich
właśnie bojowo nastawionych na świecie, niekoniecznie z pałkami, tak jak to bywało w Polsce, ale to różne dziwne akcje policja robiła, a w niektórych częściach kraju zdarzało się, że policja wtargnęła do czyjegoś domu, żeby tam aresztować ludzi, których było za dużo, prawda? I pamiętajmy, że w Wielkiej Brytanii te ograniczenia w różnych momentach rzeczywiście były znacznie ostrzejsze, znaczy nie były może ostrzejsze niż u nas, bo u nas też był taki moment, kiedy było tak, ale u nich to się znacznie dłużej utrzymało właśnie, że ten zakaz rozmawiania z innymi ludźmi, przebywania w domach cudzych ludzi, zakaz przytulania się, zakaz śpiewania w kościele, bo przecież jak się śpiewa, to przecież te kropelki się dwa razy bardziej roznoszą, prawda, tego typu rzeczy. Tam było mnóstwo tego typu różnych takich szczegółowych, czasami bardzo zakazów, które mogły się nam wydawać absurdalne i też myślę, że w dużej mierze się wydawały absurdalne, chociaż oni też często właśnie szli w tym kierunku takich bardziej szczegółowych, ale mniej ograniczających, czyli oczywiście każdy, jakkolwiek zgodzimy się z pewnością, że państwo nie ma żadnego prawa ograniczać czegokolwiek, co się dzieje w kościele, wewnątrz kościoła, to jednakowoż, jeżeli już państwo miałoby siłą narzucać jakieś ograniczenia, to zgodzimy się też, że wolelibyśmy mieszkać w państwie, które zakazuje śpiewu w kościele, aniżeli zakazuje w ogóle sprawowania liturgii. Chociaż oczywiście w Wielkiej Brytanii też był czas, kiedy msze były w kościele zakazane i tam sam kościół anglikański znacznie dalej szedł w tych ograniczeniach niż rząd i nawet nakazał. Więc to generalnie oni bardzo od początku uważali na to, a w tej chwili jest też takie wrażenie, że to już jest naprawdę za dużo i za mało jest to uzasadnione. A gdy idzie o to za dużo, to co taką furię wywołało części partii konserwatywnej, panie doktorze? Co znowu jest takiego w tych nowych obostrzeniach, co aż tak dotknęło tego poczucia, no tej wolności, nie jak pan mówił? Jest przede wszystkim obawa, że to będzie szło w tym kierunku właśnie niemiecko-austriackim, a jeśli chodzi o obecne ograniczenia, no jedno z tych głosowań, które właśnie miały miejsce w tym tygodniu, dotyczyło obowiązkowego szczepienia dla personelu medycznego. I tu już uważano, że to już jest rzeczywiście zdecydowanie przesadna ingerencja w swobodę obywateli, czy właściwie swobodę poddanych jej królewskiej mości. I to było to głosowanie, przy którym zdecydowanie najwięcej było przeciwników właśnie wprowadzenia nowych regulacji. No bo tam oczywiście też było głosowanie dotyczące maseczek, przy którym ten opór był minimalny. To było wprowadzające nakaz noszenia maseczek jeszcze bardziej w wielu miejscach zamkniętych, a do tego też na stadionach i innych miejscach, nawet tam, gdzie jest otwarte powietrze. Tutaj zdaje się, chyba 40 deputowanych zagłosowało przeciwko. Tak, to w kontekście brytyjskiego parlamentu, gdzie mamy bodajże 650 posłów łącznie, to tych 30 posłów, którzy też nie byli wszyscy z partii konserwatywnej, to już jest naprawdę minimum. To jest taki opór, jaki mniej więcej możemy się spodziewać, że w Polsce zaistnieje, prawda? Natomiast przy tym najważniejszym głosowaniu to rzeczywiście wyglądało to, no nie powiem, że poważnie, bo rząd mógł zupełnie spokojnie na to patrzeć, że i tak to zostanie przegłosowane, bo poparcie Partii Pracy tutaj to przesądzało po prostu sprawę, ale w perspektywie tego, że jednak w Wielkiej Brytanii premier czasami jednak musi się spotkać i spojrzeć w oczy swoim parlamentarzystom wszystkim i musi im się tłumaczyć, to jednak sytuacja, gdzie blisko 80 konserwatystów się wyłamuje z szeregu i mówi nie, to już jest bardzo poważna sytuacja. Jak w takim razie Boris Johnson sobie z tym poradzi? No bo rzeczywiście to jest już poważny bunt przeciwko jego władzy w partii, a przynajmniej podważenie tej władzy. To znaczy, jeżeli cokolwiek wiemy o Borisie Johnsonie, a po paru latach jego władzy, a i wcześniejszej jego historii, to już myślę, że troszeczkę wiemy. On nie ma zamiaru sobie z tym radzić, on ma zamiar po prostu przejść nad tym do porządku dziennego, że tak będzie, jakoś będzie, prawda? Jak będzie w porządku, będziemy szli dalej do przodu, nie będziemy tutaj szczególnie jakoś się cofać, przepraszać, nic takiego. Za kilka miesięcy wszyscy przejdą nad tym do porządku dziennego i będzie, jakoś to będzie dalej. To jest generalnie uznawane za taką ogólną strategię Borisa Johnsona, który zdarzały mu się takie przypadki, że potrafił wejść na scenę, gdzie
gdzieś, gdzie był zaproszony jako główny mówca, jeszcze zanim był premierem, i potrafił wejść w ostatniej minucie, rozejrzeć się na sali, zobaczyć, aha, jestem tutaj na tej imprezie po napisach, i wymyślić na poczekanie przemówienie. Więc to mu się zdarzało, więc to jest człowiek, który jest znany ze swojego raczej bałaganiarskiego podejścia do organizacji. Człowiek, który, o którym wiadomo po prostu, że on potrzebuje mieć właśnie otoczenie takich silnych organizatorów, którzy będą wspierać go w tym wszystkim, bo inaczej będzie się gubił, będzie różne wątki tracił i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, to jest takie tornado. I on naprawdę się nie będzie tym przejmował, dopóki nie będzie miał to jakichś dalszych konsekwencji, on będzie próbował po prostu traktować to, jakby tego nie było. A skąd w ogóle teraz, panie doktorze, takie nastawienie Wielkiej Brytanii, żeby znowu te śruby przykręcać i nowe restrykcje nakładać? Przecież Wielka Brytania była tym krajem, który jako jeden z nielicznych w Europie przez długi czas opierał się przeciwko tym restrykcjom. No w końcu oczywiście też się ugiął, wprowadzono różnego rodzaju lockdowny, ale potem znowu nastąpiła odwilż. Miało już tak nie być. Wielu Brytyjczyków dzisiaj zadaje sobie pytanie, no jak to już mieliśmy zmierzać do końca tej pandemii, mieliśmy zostawić te wszystkie ograniczenia, a tutaj znowu i znowu, czy teraz będzie tak, że każdy jesieni w każdym tym sezonie grypowym, mimo tych zapewnień rządowych czasami się pojawiających, będą takie właśnie ograniczenia? No cóż, rzeczywiście był już szumnie ogłoszony Dzień Wolności i po nim rzeczywiście było kilka miesięcy, kiedy w innych krajach już coraz bardziej ograniczano, a w Wielkiej Brytanii uporczywie trwano w stanie stosunkowej swobody, bo też nie możemy tego nazwać pełną wolnością, tam są różne ograniczenia wciąż, ale powiedzmy stosunkowej swobody. I oczywiście skoro słyszymy o tym, że najważniejsze jest, żeby się szczepić, no to w Wielkiej Brytanii, która ma bardzo wysokie wskaźniki zaszczepienia, no to powinno rzeczywiście być wszystko w porządku. Ale tutaj no, ze śmierci nie wypada żartować, ale z drugiej strony też nie potrafię w tym momencie nie żartować. Jak to, co się stało? Nie słyszał pan? Człowiek zmarł. Jeden. Jedna osoba na Omikron. Nie zmarła na Omikron. Znaczy, tego nie wiemy. Które brytyjskie media podają 12 grudnia taka informacja, tak, że jedna ofiara Omikrona się pojawiła rzekomo. Tak, ale tu musi pan zwrócić uwagę na to, jak to była ujęta ta informacja. Otóż Boris Johnson, myślę, że to było bardzo dokładnie wyszukane słowa. Nie powiedział, że ta osoba zmarła na Omikron. Ta osoba zmarła, będąc zakażona na Omikron. I jeżeli tak dokładnie to było precyzyjnie ujęte, to już nam coś mówi. Jeżeli od tego czasu różni dziennikarze próbowali ustalić właśnie, czy ten człowiek rzeczywiście zmarł na Omikron, czy nie zmarł, i jakoś nie uzyskują jasnej, wyraźnej odpowiedzi, że tak, zmarł na Omikron, to możemy domyśleć się, że tutaj COVID nie miał za bardzo roli w tym zgonie. Ponieważ gdyby miał, to nikt by tego nie ukrywał. Wszyscy by to podkreślali na każdym kroku, że tak, ten człowiek zmarł na COVID-a i to był Omikron. A tymczasem słyszymy o tym, że ten człowiek zmarł mając COVID-a. Skoro w takim razie nie ma żadnych ofiar Omikrona, albo co najwyżej jedna i to jeszcze słabo potwierdzone, no to dlaczego tak się bardzo Brytyjczycy boją tej nowej mutacji, która ma być bardziej zaraźliwa, no ale jakoś krzywdy wielkiej póki co przynajmniej nie robi? Jeżeli bym miał coś podejrzewać, bo tutaj raczej nie wydaje mi się, żeby tu wchodziła w grę jakaś presja europejska czy cokolwiek takiego, bo to już na szczęście Brytyjczycy mają poza sobą. I też wielokrotnie Brytyjczycy pokazywali mimo wszystko w ostatnich miesiącach, że potrafią iść swoją drogą, ale tutaj grają rolę dwa czynniki. Jeden, który jest takim czynnikiem, że załatwimy to przy okazji, a drugim chyba tym ważniejszym. Zacznijmy od tego mniej ważnego, czyli po prostu kłopoty Borisa Johnsona ostatnie, ponieważ w ostatnich tygodniach pojawiły się nagrania z imprez, które miały miejsce, no niekoniecznie z uczestnictwem premiera, ale w rezydencji premiera, bo ta rezydencja to jest właściwie całe biuro wielkie, prawda, więc to ten, w ubiegłym roku, przed świętami Bożego Narodzenia właśnie, w czasie, kiedy był absolutny, kompletny lockdown w Wielkiej Brytanii. I wielu Brytyjczyków jest słusznie oburzonych tym faktem, że im nakazywano w ogóle nie spotykać się z rodziną, z krewnymi, a tymczasem ich urzędnicy i ich politycy mieli w wszelkim poważaniu ten zakaz i sobie imprezowali.
Nie ma tu właściwie znaczenia, czy Boris Johnson o tym wiedział, czy nie, chociaż też mało kto tak naprawdę wierzy w jego tłumaczenia, że on absolutnie o tym nie wiedział, a poza tym, nawet jeżeli to tam się coś działo, to na pewno było to w pełni poprawne. Tak to mniej więcej jest. I wielu nawet parlamentarzystów po stronie konserwatywnej było tym faktem oburzonym i dawało wyraz publicznie w mediach swojemu oburzeniu. Więc przy okazji, wprowadzając te ograniczenia, można odwrócić uwagę opinii publicznej od tego tematu. Można wyciszyć tą aferę, która no, tydzień temu to naprawdę można było słyszeć pytania, czy Boris Johnson zostanie obalony jako premier. Bo pamiętajmy, że partie w brytyjskiej polityce to nie jest Polska. To jest system, gdzie rzeczywiście parlamentarzyści mają znacznie więcej do powiedzenia swoim partyjnym szefom niż w Polsce i nieraz tam się zdarzało, że lider partii był obalany, ponieważ uznano, że on nie spełnia już oczekiwań, trzeba to zmienić. I przy Borisie Johnsonie się ostatnio pojawiły takie pytania, czy jego czas nie jest już policzony. I niewykluczone zresztą, że te pytania jeszcze powrócą być może. Natomiast, ale to jest mimo wszystko, uważam, że to nie ma sensu tutaj spekulować, że to na pewno to był główny powód, to raczej było przy okazji. Obwiniałbym tu raczej drugą, bardziej taką strukturalną kwestię, znacznie większą. Mianowicie, czy słyszał pan o jakimś COVID-zie w 2019, 18, 17 roku? No, raczej nie. Raczej nie. A w tamtych czasach, w tamtych latach, może nie dosłownie rok w rok, ale regularnie się zdarzały w tych wcześniejszych latach, dekadach sytuacje, gdzie brytyjskie szpitale musiały w zimę odsyłać pacjentów z kwitkiem, ponieważ nie miały miejsc. Ponieważ pacjenci, no tak jak to nieraz też słyszeliśmy zresztą w Polsce, w sezonie grypowym, że zdarzało się, że pacjenci musieli leżeć na łóżkach na korytarzu. Że zdarzało się, że nie było wystarczająco lekarzy na pacjentów. Brytyjczycy mają bardzo takie dziwne, religijne wręcz podejście do swojego systemu opieki zdrowia, ten słynny NHS, Narodowa Służba Zdrowia. To jest jedna z ostatnich takich nacjonalizacji, którą przeprowadzili laburzyści w latach 50. jeszcze, która się wciąż utrzymała, której nie, nawet Margaret Thatcher nie zdołała tego odwrócić. Gdzie tam jest w pełni znacjonalizowana służba zdrowia, jeśli chodzi o szpitale. I ta służba zdrowia jest traktowana dosłownie jako skarb narodowy. Nie wolno nic złego o tym powiedzieć. Słyszałem o takich przypadkach, no oczywiście raczej ekstrem, ale słyszałem o przypadkach, gdzie komuś zniszczono grób, ponieważ jakaś osoba z tej rodziny coś powiedziała o służbie zdrowia. To są oczywiście niezmiernie rzadkie przypadki, podkreślam, bodajże jeden taki znam, ale to już pokazuje nam pewien poziom emocji. I w tej sytuacji NHS sobie od wielu lat podupada. Znaczy oni są coraz lepiej dofinansowywani, ale coraz gorzej sobie radzą, stają się, jak to każda służba państwowa, coraz mniej wydolni. I co gorsza, jeśli generalnie oni starają się pod jednym względem być bardzo wydajni. Mianowicie starają się nie mieć więcej zasobów niż jest potrzebne. I teraz rozumiemy, co to znaczy. W lato to jest pięknie. Jak nie mamy za dużo wolnych łóżek w szpitalu, to wygląda super, bo jest bardzo optymalnie. Kiedy przychodzi zima i nagle trafiają do szpitala pacjenci z grypą, pamiętajmy, że grypa to nie jest coś tak po prostu od przeziębienia, że grypy bywają bardzo różne i bardzo często ludzie muszą trafiać do szpitala na dłuższy czas z grypą. Zdarzają się też oczywiście zgony na grypę, to wszyscy wiemy. Więc w momencie, kiedy oni są tak optymalni, to okazuje się, że w zimę owszem mają dużo biurokratów, mają dużo różnych dziwnych programów szkolenia na temat równości i tak dalej, ale tych łóżek i tych lekarzy i tych pielęgniarek nie ma wystarczająco. I myślę, że tutaj wchodziła w grę taka obawa, że znowu w tym roku możemy mieć kryzys, no bo grypa nie robi sobie wakacji dlatego, że jest COVID. Natomiast jeżeli przychodzi ten omikron, przy którym rzeczywiście no, on jest, jeśli wierzyć tym, co słyszymy z Afryki Południowej, to jest pikuś, jeśli chodzi o intensywność, że to jest naprawdę już na poziomie nawet chyba lekkiej grypy. Tam praktycznie kilka zgonów w całej południowej Afryce odnotowano dotychczas. Natomiast rzeczywiście ten wariant się bardzo szybko tam rozprzestrzeniał.
I tu pojawiła się obawa, że tutaj w Wielkiej Brytanii też się będzie szybko rozprzestrzeniał. Ludzie, którzy będą to mieli, będą oczywiście panikować i będą się zgłaszać do szpitali. I ta grypa i omikron razem wzięte mogą znowu doprowadzić do kolejnego kryzysu w szpitalach, ponieważ ten kryzys tak czy inaczej, nawet jakby była sama grypa, to te szpitale i tak by były na krawędzi kryzysu. Więc myślę, że tutaj to jest tak naprawdę prawdziwą przyczyną tego. Brytyjczycy naprawdę nie chcą się przyznawać do niewydolności tego swojego systemu. Strasznie za bardzo go hołubią i za bardzo to się stało takim tematem tabu wręcz. Więc myślę, że w tym momencie to jest bardzo wygodna wymówka, żeby powiedzieć, że no, słuchajcie moi drodzy, tutaj ktoś nawet zmarł na tego omikrona, więc no, musimy tutaj wprowadzić ograniczenia, które dziwnym trafem przybiegają, wypadają właśnie na sezon grypowy i dzięki temu zapobiegniemy katastrofie covidowej, a tymczasem chodzi o to po prostu, żeby nie było znowu wiadomości o przepełnionych szpitalach. No to ciekawa perspektywa i ciekawe rzeczywiście motywacje Brytyjczyków. A jak, panie doktorze, Brytyjczycy się zapatrują na to, o czym często mówi się w Polsce, chociaż nie w mediach mainstreamowych, nie wiem jak to jest w Wielkiej Brytanii, jako na tę całą pandemię i te wszystkie koronawirusowe ograniczenia widziane w takiej optyce budowy pewnego nowego porządku, bardziej opartego na kontroli obywateli przez państwo i jakieś inne międzynarodowe organizacje? Czy w Wielkiej Brytanii tego rodzaju obawy występują? A jeżeli występują, biorąc pod uwagę to brytyjskie umiłowanie, no jakiejś względnej wolności, nie mówimy pewnie o takiej niewolności prawdziwej, no to czy te obawy występują tylko w jakichś takich quasi-szurowskich, jak to się mówi negatywnie, środowiskach, czy trafiają też gdzieś do mainstreamu? No, oczywiście, że trafiają do mainstreamu. Jednym z głównych przeciwników tego typu ograniczeń jest Boris Johnson. Przynajmniej był kilka lat temu, zanim był premierem. Jest znany z tego, że powiedział, że jeżeli zostaną wprowadzone dowody osobiste, pamiętajmy, w Wielkiej Brytanii nie ma dowodów osobistych, prawda? Jeżeli zostaną wprowadzone takowe i ktoś go poprosi, Borisa Johnsona, o okazanie dowodu, to on go po prostu, prędzej go zje na oczach tego policjanta, niż go okaże, prawda? Więc owszem, w brytyjskim parlamencie jest wciąż bardzo mocna ta tradycja, więc to jest częścią mainstreamu i w partii konserwatywnej jest zdecydowanie taka tendencja i tutaj musimy patrzeć jednak przez pryzmat nie tylko tego, co się dzieje, ale też tego, co się nie dzieje. Prawda? Bo możemy sobie bez trudu wyobrazić, że gdyby w tej chwili u władzy w Wielkiej Brytanii była Partia Pracy, to te ograniczenia byłyby znacznie ostrzejsze niż są. Jak rozumiem, Partia Pracy, że tak powiem, bardziej funkcjonuje w takim duchu typowym socjalistycznym, bez żadnego upodobania dla gwarantowania tych wolności. Oczywiście, jest to Partia Pracy. Przecież to jest ruch czysto socjalistyczny. Zresztą, co więcej, możemy dodać, że gdyby w tej chwili rządziła Partia Pracy, co by oznaczało, że wygrała wybory w 2019 roku, to temu rządowi przewodziłby zagorzały niemalże komunista, czy można by wręcz powiedzieć stalinista, Jeremy Corbyn, który zdecydowanie by tutaj, to jest taka jedna ironia z tych ostatnich głosowań, on głosował przeciw tym obostrzeniom, ale raczej nikt nie podejrzewa go o nagłe obudzenie w sobie zamiłowanie do wolności, tylko wszyscy patrzą na to raczej na zasadzie, że jest jednak ta walka o władzę wewnątrz Partii Pracy i tutaj frakcja Corbyna, która się okazała zresztą bardzo mała już w tej chwili, próbowała jakoś okazać swoje... Że jakoś się różnią od tej głównej partii pracy i że nie zgadzają się z tym, żeby tak po prostu współpracować z rządem i tak dalej. Ale gdyby oni byli u władzy, to z całą pewnością te ograniczenia byłyby ostrzejsze, bardziej długotrwałe i teraz by jeszcze bardziej szły w kierunku tym niemieckim. Przy czym to też pamiętajmy o tym, że gdyby tak było, to niewykluczone, że Wielka Brytania byłaby w tej chwili jeszcze w Unii Europejskiej, bo to wciąż jeszcze sobie dało się odwrócić. Ale to już inna kwestia. Inna sprawa. A w takim razie, jeżeli taka jest niechęć, przynajmniej wśród dużej części Brytyjczyków, wobec dowodów osobistych nawet, to co dopiero z dowodami zaszczepienia. Jak wygląda temat paszportów covidowych, tego okazywania, legitymizowania się w różnych miejscach? No bo wiadomo, że trzeba te dowody okazywać na różnych imprezach masowych. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii są już takie przepisy wprowadzone. Czy to nie uderza w to poczucie właśnie, które wcześniej dominowało, że nawet dowodu osobistego mieć nie trzeba? Ależ oczywiście. I również
wśród wielu brytyjskich dziennikarzy wytykano nagminnie właśnie Borisowi Johnsonowi to, że z jednej strony nie chciał dowodów osobistych, a z drugiej strony wprowadza znacznie głębiej ingerujące paszporty covidowe. Pojawiały się takie porównania właśnie, które też właśnie a propos tego wątku nazistowskiego i takich ostrych słów, to pojawiły się takie właśnie memy w brytyjskim internecie, też nie w jakichś bardzo szurowskich mediach, tylko takich gdzieś tam na prawo od mainstreamu powiedzmy, ale nie ten, które właśnie pokazujące cztery właśnie przepustki zdrowotne. Jedna z Niemiec nazistowskich, druga z NRD, trzecia z Wielkiej Brytanii, a czwarta to bodajże z któregoś kraju w Unii Europejskiej. Więc to porównanie się zdecydowanie pojawia właśnie, że tutaj idziemy w tą stronę, w którą zdecydowanie nie powinniśmy iść. I ja sam jestem ciekaw, w jaki sposób tak wielu posłów partii konserwatywnej uzasadniło sami przed sobą to, że głosowali. Bo jest wielu konserwatystów, takich prawdziwych konserwatystów tej partii, bo wiemy, że sama partia konserwatywna jest raczej tylko na zasadzie, że chcą działać powoli, a nie, że chcą tą rewolucję, ale dokonywać powoli w ten sposób. Natomiast są tam jednak mimo wszystko tacy prawdziwi konserwatyści, ludzi, którzy są bardziej rzeczywiście szacunku. No, jeden z moich ulubionych parlamentarzystów, Jacob Rees-Mogg, to jest taki porządny, tradycyjny katolik, który ma bodajże 6 dzieci i wszystko w jego życiu jest uporządkowane. Ale on chyba z tego, co wiem, również popierał tą ustawę. Zresztą trudno, żeby nie popierał jej, skoro jest jedną z głównych osób w parlamencie właśnie. Więc tak jak gdyby głosem parlamentariuszy wobec rządu. Więc ciekaw jestem, jak te osoby same sobie to tłumaczą. I myślę, że tutaj to uzasadnienie tego jest takie, że po pierwsze w dalszym ciągu uważają, że jest stan wyjątkowy. Po drugie, uważają w dalszym ciągu, że to może być tylko ograniczone czasowo, że jednak te wszystkie ustawy, które są przegłosowane, one mają jakiś limit czasowy, chociaż nie bardzo wiem, jak można potem wycofać się z obowiązkowej szczepionki, prawda? No bo ktoś, kto przyjął tą szczepionkę, to już ten limit czasowy przestaje dla tej osoby obowiązywać siłą rzeczy. Więc nie wiem, jak oni właśnie sobie potrafią tą sprawę wytłumaczyć i myślę, że do tego właśnie był największy sprzeciw, ale jednak ostatecznie posłowie to są posłowie, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Polsce i w Wielkiej Brytanii ci posłowie mają rzeczywiście większe przebicie, mają większą świadomość tego, że od ich wyborców to zależy, czy oni będą, a nie od partii, co nie zmienia faktu, że jednak też wiedzą dobrze, że bez poparcia partii to może być im ciężko i w momencie, kiedy i to też wiadomo, że znacznie łatwiej jest w każdym systemie posłowi głosować przeciw swojej partii wtedy, kiedy nie ma szansy, żeby ta partia przegrała, więc tutaj ta rebelia była taka duża, też dlatego, że to, za to nic nie groziło. Nie groziło to, że te głosowania zostaną przegrane przez rząd. Ciekaw jestem właśnie, jak oni na to patrzą, ale też zauważmy, że w Wielkiej Brytanii ogólnie mniej jest tych głosów tak konkretnie zwracających uwagę na etyczne problemy ze szczepionką. Tam również katolicy w dużej mierze jednak ignorują te argumenty o aborcyjnym pochodzeniu szczepionki, ignorują potencjalne zagrożenia, które znane i nieznane i jednak przeważnie po prostu ten odsetek zaszczepionych jest znacznie wyższy i temat szczepień jest mniej kontrowersyjny. Aczkolwiek trzeba też dodać, że w Wielkiej Brytanii ogólnie jest znacznie mniej obowiązkowych szczepień niż w Polsce. Nie jestem tutaj pewien... Polska jest absolutnej czołówce europejskim pod tym względem. Ja nie jestem pewien, czy przypadkiem nie jest tak, że w Wielkiej Brytanii w ogóle nie ma obowiązkowych szczepień, poza właśnie może tym covidowym. No tak, jeszcze do niedawnej to słowo było choćby w Austrii, gdzie nie było obowiązkowych szczepień, no a teraz jak się okazuje, to nie zbudowało tej kultury dobrowolności szczepień, gdy przyszła sprawa. Tak, jedyny kraj, który zachował dobrowolność szczepień, wszystkich szczepień, łącznie z covidowym, to Szwecja, której w dalszym ciągu uporczywie ta kolejna fala nie chce przyjść.
No, co, no to jest ciekawe, coś tam się popsuło, prawda? Trzeba będzie pewnie wnioski wyciągnąć. A jeszcze, panie doktorze, na koniec, bo mówił pan o tych kwestiach właśnie katolickich. Wiemy, że to wykracza poza sprawę katolicką, że w Wielkiej Brytanii z powodu, czy przy okazji koronawirusa, bardzo mocno ułatwiono mordowanie dzieci narodzonych w domach za sprawą jakichś leków poronnych, nie leków, oczywiście środków poronnych. Jak się katolicy na te sprawy w Wielkiej Brytanii zapatrują i jak też wygląda zarazem sytuacja dzisiaj wolności wyznawania religii, zwłaszcza religii prawdziwej katolickiej, jak tutaj z kościołami na Boże Narodzenie? Jak z kościołami na Boże Narodzenie, tego szczerze nie wiem i myślę, że tego jeszcze, pomimo, że mamy 16 grudnia, to jeszcze za wcześnie, żeby określać. Obawiam się, że tutaj więcej, niestety więcej do powiedzenia będą mieli biskupi niż rząd i ci biskupi niestety są, powiedzmy to bardzo delikatnie, są na poziomie porównywalnym do naszych biskupów. W niektórych kwestiach bywają gorsi, bywają gorliwsi, jeśli chodzi o wprowadzanie tych ograniczeń. Rzadko się zdarza, żeby byli pod jakimś względem lepsi. Generalnie katolicyzm w Wielkiej Brytanii i ogólnie w krajach anglojęzycznych, on jest dużo bardziej spolaryzowany niż w Polsce. W Polsce, powiedzmy, średni poziom wiary jest wyższy, ale to jest właśnie, jest dużo ludzi takich pośrodku, prawda? Jest pewien procent letnich, pewien procent bardzo gorliwych katolików, ale jest duża część takich letnich, powiedzmy. Natomiast w krajach anglosaskich tych letnich jest coraz mniej. To znaczy tam po prostu religia, również katolicka, bo to tak troszeczkę od anglikanizmu wychodziło, ale to już dobrze spolaryzowało wiarę katolicką też, to jest troszeczkę taka traktowane przez większość ludzi jako taka instytucja społeczna. Idę do kościoła na mszę, no oczywiście jest msza, no, ale to właściwie to ja nie wiem, ja nie wierzę do końca, że tam jakieś tam przeistoczenie, coś tam jest, grunt, żeby pójść do komunii, przyjąć, no nikt nie powie tak ten wafelek, ale tak można odnieść wrażenie z tego, że, jak się zachowują, i wypić ten łyk wina przyjęty z rąk właśnie tutaj jakiejś pani asystującej przy mszy i tak dalej. I potem grunt, żeby się spotkać ze znajomymi i pogadać sobie. To jest na tym poziomie. Kilka lat temu, jak byłem właśnie w Wielkiej Brytanii, trafiłem do kościoła w miejscowości Bath i tak patrzę zdumiony, że w kościele jest rozstawiona kawiarnia i sklep. I tak akurat jakaś tam pani kościelna przechodziła obok i tak się jej pytał, czy jej to nie przeszkadza w ogóle, że tutaj w miejscu świętym takie rzeczy się dzieją. Nie, no przecież to teraz nie mam mszy, a na mszę to wszystko zwijamy, prawda? Jakoś już nie miałem siły, żeby jej przypominać ten incydent, gdzie Pan Jezus oczyszczał świątynię z biczem. Właśnie z handlarzy, no, ale to właśnie jest taki poziom tej ogólnej wiary, jest znacznie płytszy, natomiast jest tam też znacznie większy odsetek niż w Polsce, podejrzewam, tych najbardziej gorliwych, bo tam po prostu jak ta polaryzacja sprawiła, że ten środek poszedł w dwie strony, prawda? I mimo wszystko mniej poszło w tą stronę bardziej gorliwych, ale poszło trochę. Także tam też ten ruch tradycyjny właśnie był dużo mocniejszy, dużo wcześniej niż w Polsce. No, oczywiście w Polsce też wiemy, że to inaczej w latach 80. wyglądało, ale tam po prostu ten ruch, pierwsze indulty były właśnie udzielane dla Wielkiej Brytanii, słynny indult Agaty Christie, gdzie... Mówi pan tutaj o możliwości celebrowania mszy świętej w rycie przedsoborowym jeszcze. Tak, dokładnie, w rycie trydenckim, że właśnie to Agata Christie i grupa innych intelektualistów, w większości niekatolików, napisała list do papieża, prosząc, czy nie wiem, czy nawet nie domagając się, szczerze mówiąc, o to, żeby ta msza pozostała, ponieważ to jest skarb kultury po prostu. Więc tam zdecydowanie ta tendencja tradycjonalistyczna jest mocniejsza i to są ludzie mocnej wiary, natomiast no, mimo wszystko w całym społeczeństwie to jest jednak niewielki procent. Jak rozumiem, widać ten też niewielki wpływ, co za tym idzie, gdy idzie o te kwestie covidowe. Tutaj też ten głos katolicki, jak rozumiem, nie odgrywa jakiejś dużej roli, gdy idzie o ogólnonarodową debatę na temat pandemii i tych sanitarnych rozwiązań.
Dokładnie tak. Ten głos jest bardziej słyszany w internecie niż gdziekolwiek indziej. I tu no, musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że jeżeli brytyjski parlament przegłosowuje takie ustawy w tym momencie, oni nie robiliby tego, gdyby nie byli przekonani o tym, że większość narodu to popiera. I również właśnie ci tacy bardziej konserwatywni posłowie z dumą mówią o tym, że owszem, wprowadzaliśmy ograniczenia na różnych etapach i teraz wprowadzamy, ale zawsze to było w zgodzie z tym, co naród akceptuje. Czyli no, oczywiście każdą niewolę można w ten sposób usprawiedliwić, ale jest to dobre i wygodne wytłumaczenie, zwłaszcza kiedy jest to niestety prawdziwe wytłumaczenie. Że rzeczywiście przeważająca większość narodu w tej chwili chyba nie ma tam za bardzo nic przeciwko tym obostrzeniom. Zwłaszcza, że to też jest ta kwestia, że jednak wszyscy pamiętają, że rok temu były gorsze obostrzenia. I wtedy rzeczywiście one wzbudzały sprzeciw mocny. Były tam protesty dosyć duże, no ale jednak wszyscy zgadzali się, że to jest w tej chwili konieczne, prawda? W tej chwili może to i nie jest do końca konieczne, ale jak sobie spojrzymy na to, jak było rok temu i jak mówią nam, że potencjalnie tak mógłby być znowu, to jednak jest większa tendencja do akceptowania tego na zasadzie, że a mogłoby być gorzej. Czyli taka, można powiedzieć, rozmiękczanie po prostu w praktyce. No, ciekawe są sprawy Wielkiej Brytanii, ciekawe też fakty o samej kulturze, dzisiaj mentalności współczesnych Brytyjczyków pandemia obnaża. Rozmawialiśmy, panie doktorze, jakiś czas temu o sytuacji w Australii w związku z tą taką twierdzą Australii, a teraz Wielka Brytania, pewnie jeszcze przyjdzie czas także na prześwietlenie Stanów Zjednoczonych. Myślę, że i na to w takim razie czas przyjdzie. Dzisiaj bardzo dziękuję, panie doktorze, za te rozmowy i to ważne także dla wielu Polaków, którzy przecież w Wielkiej Brytanii są i też się zastanawiają, co to będzie z tą wolnością w tym miejscu, które wybrali na miejsce swojego zamieszkania i pracy, więc no, trzeba na to patrzeć, zwłaszcza, że wyznaczała jeszcze Wielka Brytania, przynajmniej do niedawna, pewną alternatywę dla tego, co teraz zwłaszcza w Niemczech czy w Austrii się dzieje. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę i zachęcam wszystkich naszych widzów do tego, żeby wspierali nasz kanał, zwłaszcza w postaci wspierania powstania filmu o Najświętszym Sakramencie, a więc ten rdzeń naszej wiary dzisiaj niestety często zagrożony, zapomniany, źle rozumiany. My chcemy w tym filmie przypomnieć o tym, jak należy czcić Najświętszy Sakrament, o tym, że jest tam prawdziwie obecny Pan Jezus pod postaciami eucharystycznymi. Jeżeli Państwo wesprą ten film, to uzyskają Państwo dostęp do przedpremierowego pokazu, także gorąco do tego zachęcam. Wszystko rozpisane pod tym nagraniem. Dziękuję, kłaniam się i z Panem Bogiem.